mównicy. Proszę o chwilę uwagi. Zakończył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w szachach drużynowych w kategorii szkoły podstawowej. I w tym miejscu proszę o wybaczenie. 15:20. Mam tylko nadzieję, że te pyszne pierożki w jakiś sposób zrekompensują ten ból. Oczywiście pierożki, które zostały ufundowane przez restaurację pana Ireneusza Filipowicza, bo Ania Marzek. Bardzo proszę o brawa. Zagościł nasze skromne progi prezes Szkolnego Związku Sportowego Ziemia Lubuska, pan Zbigniew Bermes. Brawo panu. Informacja o przebiegu turnieju oraz szczegółowych wynikach będzie na stronie Lubuskiego Związku Szachowego. Następnie na stronie Klubu Szachowego Suleków oraz oczywiście na Chessarbitrze. To jeżeli chodzi o informacje. Jeżeli ktoś chciałby w formie drukowanej, oczywiście opiekunów zapraszam również. Będą mogli otrzymać taką rzecz. I tak, trzecie miejsce. Trzecie, od końca? Od końca. 22. miejsce. Ja tylko zaznaczę, że tutaj stoją najlepsi z najlepszych. Najlepsi z najlepszych. Pamiętajcie o tym. Żeby tutaj się dostać, to trzeba było naprawdę bardzo gęste sito przejść. Zapraszam drużynę. Przepraszam, że kapitana. Kapitana. Zapraszam kapitana Szkoły Podstawowej Sulęcin. Dwudzieste pierwsze. Czcie. Zapraszam. Dwudzieste. Przygotowuję się. Sulewów. Dziewiętnaste. Wieklice. Wieklice pojechały. Powiadło. Szprotawa. On mówił, że jutro odwiedzi. Zgadza się. Osiemnaste miejsce. Żaga. Czwóreczka. Siedemnaste miejsce, Gubin, trójeczka. Szesnaste, Babimow. Nie to do... Zdarza się. Piętnaste miejsce, Szkoła Podstawowa numer 20, Gorzów Wielkopolski. Czternaste miejsce, Szkoła Podstawowa numer 2 z Gubina. Trzynaste, Piąteczka Nowa Sól. Dwunaste, Jedyneczka Zielona Góra. Jedenaste. Katolicka Żary. Zapraszam, proszę sobie. Dziesiąte. Cigadzice. Zapraszam. Serce mi krwawi. Pół punkcika i piąte miejsce by było. Ale zdarza się. Dziewiąte, Kożuchów.
dziewiąte mamy, ósme. Szósteczka Świebodzin. Zapraszam. Siódme. Słubice Trójeczka. Szóste miejsce. Zielona Góra. Piąteczka, Słubice, jedyneczka. Brawo! Czwarte miejsce. Panie Marku. Kolejny rok z rzędu. Żary, zapraszam. Trzecie miejsce. Zapraszam całą drużynę ze Strzelec Krajeńskich. Chodźcie. Całość z kamery. Poprosimy z tej kamery, tak?
do zdjęcia takiego. Wejdzie. Słuchajcie kochani, jeszcze za chwilę. Zaczął się rozejrzeć taka gorąca prośba, skoro taka liczna grupa finalistów, bo to 22 zespoły, więc chcielibyśmy medalistów na tym zdjęciu mieć, ale też pozostałych uczestników. Także za chwilę poprosimy, żeby się ustawić tam na tle tego logo Szkolnego Związku i zrobimy takie duże rodzinne zdjęcie, które ukaże się na stan wszystkich uczestników bez względu na zajęte miejsca, ale to za chwilę. Ze swojej strony, czyli jako prezes Szkolnego Związku Ziemi Augusta w imieniu zarządu chciałem podziękować za udział waszym opiekunom, że no, nauczyli was tych prawideł tej szlachetnej królewskiej gry. Szkolny Związek to sport, to lekka atletyka, to też gry zespołowe, szachy. Niemniej też wymagają wysiłku fizycznego wbrew pozorom. I dlatego myślę, że nie tylko przy szachach, też jeździcie na rowerze, uprawiacie coś na świeżym powietrzu i tego wam życzę, żeby wam ta pasja została do końca życia. Dziękuję przede wszystkim tu gospodarzowi, który jutro będzie miał zmaganie w dwóch kategoriach wiekowych, szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, który tutaj pełni rolę Alfy i Omegi. Brawa dla pana Arka i podziękowania ze strony Szkolnego Związku. Także kochani, zagraliście się, za chwilę wrócicie do domu. Mam nadzieję, że spotkamy się w tej czy innej kategorii wiekowej przy szachownicach w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Zero Czasu. I w tym momencie bym prosiłbym wszystkich kochani, ustawcie się tam na przodu medaliści z Gorzowa, złoci medaliści i pozostali o takie pamiątkowe zdjęcie na zakończenie imprezy. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Zapraszamy do zdjęcia.